Czy to baran, czy to owca? I to baran, i to owca. Tylko wredny ryj zamowca. Jakiekolwiek mówienie o zawodzie w tym kontekście zaczynania w kabarecie nie ma najmniejszego sensu. Tak mi się wydaje. Ja nie sądzę, żeby ktokolwiek zaczynał od myślenia o zawodzie, zaczynając się bawić w kabaret. Można szybko przejść do myślenia zawodowego, ale akurat swoją drogą to nie jest za dobrze. Jak się od razu zaczyna, za szybko. Gwiazdą raczej nie zostanę, już jestem za stary. Żeby to trzeba być dobrym aktorem jednak. A masz sobie jakieś talenty? No na pewno, odkrywasz? Mnóstwo. Jakie? Na przykład myślę, że mam całkiem dobre pomysły i właśnie będę jeden pomysł teraz przepisywał. A, zrób tak, siądź, jeszcze się podnieś. I co on ma mówić? I tak nie wiem, co mówić. Słuchajcie, ja tu prowadzę z młodzieżą. No to nawet zdolna młodzież. Te zajęcia postanowiliśmy sobie napisać parę rzeczy i pokażemy też rzeczy, które tu napisaliśmy i parę rzeczy gotowych wykorzystamy, żeby w środę, żeby pokazać z młodzieżą jakieś takie drobne pół godziny. I jak ona ci powie Anna, to odkryli się przez plecy, nie? Że dzień dobry. Jak długo z nim jesteś? Rok. A ty z nią? Dzień dobry. To były warsztaty kabaretowe z Władysławem Sikorą. Za chwilę ich efekt, ale na razie zapraszam do pleciówki. Wchodzimy. Witamy gości. I oto jesteśmy. Teatr Lalek Pleciuga, 7 października, Anno Domini zresztą. I otwieramy Szpaka. Za chwilę Grzegorz Halama, kabaret Adin, pokaz powarsztatowy, a my idziemy na razie na wycieczkę po teatrze. Zapraszam do biura organizacyjnego Szpaka. I to jest nasze centrum dowodzenia. Tam siedzi Kasia, która trzyma silną rękę nad wszystkimi naszymi gadżetami, wszystkimi pomocami naukowymi i ona tutaj po prostu rządzi. Tutaj się dzieje, tutaj prawda Konrad podkrada cukier. Maksywę koniu może co do tego. Pozdrawiam mamę i tatę. O, to i techniczni, tak. Ja również. Wychodzimy na hol, tutaj już się powoli zbierają ludzie, bo za chwilę zaczynamy. Czy kochasz Joannę? A, tak, B, nie wiem, C, dzień dobry. Kabaret nie znosi przymusu. I w kabarecie jak się pojawia przymus, to traci się lekkość od razu. A lekkość jest bardzo ważnym elementem kabaretu. I zobaczcie, co się dzieje. We brzeże. Ja tu w porywach do 80 km. Zagrożenie wielkie i paskudne. Czemu prąd na Szwecji? Znowu, czy to się kiedy skończy? No to witamy serdecznie na konferencji poświęconej szczecińskiemu przeglądowi autorskich kabaretów Szpak. Szpak jest jedną z tych kilku trampolin, które mają pozwolić im właśnie w te zawodowe, artystyczne życie wejść. Organizatorzy są coraz bardziej profesjonalni. No w ogóle można powiedzieć, choćby sądząc po tym, z jakim wyprzedzeniem podpisują umowy z jurorami. Trzeba będzie być przy garderobie u góry, żeby kabarety, które idą do garderoby, nie zaczęły sobie łanić kupletów. Naszym celem jest nie przyspieszenie. To też jest problem doświadczonego, bardziej doświadczonego kabareciarza.
że przestają już go bawić te najprostsze środki rozśmieszające. I to jest problem, ponieważ wiele rzeczy się nie docenia później, że to jest zbyt prostacki, żart, zbyt prostacki sketch. A te prostackie bywają skuteczne przede wszystkim, a proste bywają genialne. O, to dobra, panie Marcinie! Cześć! Panie, daleko poza ziemią, stolika! Zagramy w karteczki? No pewnie, że zagramy! No, co tam mamy? Nie chcę tam z kieszonki wyjść! No! Nie wszystko mieć, co prąd przewodzi. Lecz życie to nie fizyka. W życiu nie mieć, to nie przewodzić. Użyliśmy formy teatralnej do stworzenia tego spektaklu i do wszystkich tych mądrości, które były bardzo mądre, ja powiem, że głębokie, mądre, ale właśnie, żeby nie przyzwyczajać się do tego, że mądrość to musi być taka głęboka, głęboko powiedziane, można mądrość lekko powiedzieć. Spotykamy przecież, nie wiem, już Żula Cypriana. By stworzyć taką listę wszechczasów, imion żulskich mogłoby wyglądać to tak. The best of the Jules things. The best of the Jules things. The winner is... Henik. Samo określenie szpak ma dla mnie już z natury ustawione to skojarzenie z kabaretem. Witam serdecznie na drugim już konkursowym dniu Szczecińskiego przeglądu autorskich kabaretów, w skrócie szpak. Przejdźmy do rzeczy, słuchajcie, za chwilkę pierwszy kabaret. Widziałem się z tym dilerem od Lega. Kupuję wszystko ten, nie? Ale właśnie on powiedział, że może spylić tam chorobę na naszą chorobę. W sensie Lega... Antidotum. Dobry wieczór, serdecznie witam wszystkich szpakowców. Jestem Wojciech Kremiszewski z grupy W Gorącej Wodzie Kompanii. Kompanii zajmują się improwizacjami i właśnie zagraliśmy improwizację. Festiwal jest bardzo, bardzo fajnie zrobiony, bo wszyscy, z którymi rozmawiałem przynajmniej, artyści, jesteśmy doinformowani, wiemy co, gdzie jest, o której godzinie powinniśmy być. Mieszkamy w ładnym hotelu, dostajemy jedzonko, sala w Teatrze Pociuga jest bardzo fajna do występowania. Więc jest bardzo, bardzo miło i gratuluję. Na kogo głosujecie? Słucham? Jeszcze się zastanawiałem. A kto największe wrażenie na was robił? Ja. Kruciński. Sam. Freeze! Put the chipsy down. Now. Chuck Norris w ortopedycznej głowie. Nikt się ich nie boi. Nikt nie odczuwa przed nimi respektu. Nawet stonki pokazują mi faki. Nikt! Najlepiej czuję się w tekście, który dotyczy mnie. Jeżeli mnie coś wkurza, to od razu chcę to przelać na scenę. Uważam, że najcudowniejszy talent, jaki jest, to jest dawanie radości innym ludziom. Skoro kabareciarze dają nam tą radość, to możemy odwdzięczyć się tylko właśnie naszymi reakcjami, śmiechem i oklaskami. Dlatego uważam, że trzeba i śmiać się, i oklaskiwać. Nie, prosimy się nie denerwować. My nie pierwszy raz rozdajemy bombę. Drugi. Ale proszę nas nie ciągnąć! Wybuch!